Mamy dzisiaj bardzo ważny dzień, bardzo uroczysty, na który pracowało wiele osób przez te właśnie 15 lat, ponieważ jest to 15-lecie, jubileusz 15-lecia Instytutu Konfucjusza w Politechnice Opolskiej. Instytutu, który ma wpływ na współpracę nie tylko Politechniki, ale także całego regionu z państwem środka. Jako Politechnika otwieramy się na współpracę międzynarodową, nie tylko naukową, chociaż ta jest dla nas bardzo ważna, z Chinami, ale mamy także współpracę z Indiami, z Indonezją, a za niedługo zaczynamy współpracę z Ameryką Południową. Natomiast dzisiaj jest jubileusz tej współpracy polsko-chińskiej, udanej współpracy, z której są wymierne efekty. Przede wszystkim nauczamy języka chińskiego, prowadzimy promocję chińskiego kraju środka, państwa środka, ale tak naprawdę, proszę Państwa, my się koncentrujemy przede wszystkim na kwestiach ekonomicznych, z racji mojej chociażby specjalności pana Suna, przede wszystkim na tej chińskiej kulturze biznesu. To jest nasza domena. 首先非常感谢奥布莱工业大学给予孔院的巨大帮助。那么，奥布莱工业大学和北京工业大学是两所高校的合作呢，也为中波乃至奥布莱当地政府和民众搭建了友好的桥梁。非常感谢，特借这15年庆祝之际，向奥布莱工业大学的各位师生们表示真挚的感谢，请看画作。 Przede wszystkim takie przekonanie, że warto rozmawiać z ludźmi, którzy reprezentują inne kultury, inne rozumienie świata, dlatego że to buduje zrozumienie między narodami i między kontynentami. No i właśnie uczelnie są takimi ośrodkami naturalnymi, uczelnie akademickie, gdzie taka wymiana poglądów, wymiana myśli i prezentacja różnych kultur powinna mieć miejsce. Nam tego bardzo brakowało na Politechnice Opolskiej. I tak szukaliśmy pomysłu, jak w tę przestrzeń wejść. Były pomysły na British Council, ale to raczej przy uniwersytecie, na Instytut Goethego, no ale to też również humanistyka. I pojawiła się szansa, aby spróbować, mówiło się też o Instytucie Cervantesa, ale pojawiła się szansa właśnie Instytutu Konfucjusza i ta myśl, z początku taka mało prawdopodobna, zaczęła się realizować. Cierpliwie, krok po kroku nauczyliśmy się różnych rzeczy, zrozumieliśmy mechanizmy, jakie działają, aby to uruchomić. I dużo wysiłku to kosztowało wtedy, ale ten entuzjazm, jaki wtedy był, i determinacja doprowadziły do tego, że Instytut powstał. Dawniej nam się wydawało, że Chiny są tak odległe, że nas w ogóle nie dotyczą. To jest jakby inna część świata, z którą nie mamy żadnego punktu stycznego. A teraz już wiemy, że mamy, że ten rozwój tej współpracy jest też nieunikniony. Instytut Konfucjusza, instytut, który wprowadza nas w świat cywilizacji chińskiej, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie językowe, ale przede wszystkim kulturowe, a dzięki temu mamy możliwość takiego przeżycia i nauczenia się tego, jak funkcjonują ludzie, jak funkcjonuje gospodarka w państwie środka. To bardzo ważne, że my w województwie opolskim, w Europie Środkowo-Wschodniej mamy u nas instytut, który jest takim pomostem, pomaga nam zrozumieć, dzięki temu my możemy naprawdę uczyć się tej kultury, ale to również bardzo duża pomoc w kwestii wejścia do świata gospodarki chińskiej, gospodarki, która stanowi już potęgę światową, bez której myślę, żadne państwo w świecie sobie już teraz nie poradzi, a my w naszym małym, najmniejszym województwie w Polsce mamy od 15 lat instytut, który bardzo dobrze pełni swoją rolę.